Witajcie z powrotem. Przyzagrajmy w Final Fantasy XVI. W drodze do... naszej dawnej ojczyzny. Witajcie w Rosarii. Zmierzamy do zamku Rosalith, ale najpierw musimy dotrzeć do wioski Amber. Nie wiadomo, czy już tutaj na początku nas jakieś zagrożenie napotka, ale to bardzo prawdopodobne. Muzyka jest bardzo przytłaczająca. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing but loyalists! Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. T'would be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Czarne tarcze. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first time. Terroryzują mieszkańców niczym szeryf z Nottingham. Chociaż nawet gorzej, mam wrażenie. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Sprzymierzeniec? Nie mówią o nas. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. No to nie było w tej okolicy, gdzie zabiliśmy te tarcze. Ktoś napada na tarcze. Ha. Ktoś, kogo może warto byłoby zrekrutować? Word is, Port Isolde's closed her gates to all but the Highborn, and now a great camp sprung up along the walls. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields, just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. How'd you get it? But we need to find out. Gosi gadał teraz do siebie cały czas. Tutaj był przed chwilą ten staruszek, co nie? Co gadał z tarczami? Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Tak to on. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and it's just as swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole.
Then we shall be on our way. Trafił w czuły punkt. Nie chcemy, żeby stało się tutaj to samo, co z Ispoolem. Znowu przez nas. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, I... It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Zastanawiam się, czy to ktoś nowy, czy ktoś, kogo już znamy. Następnym celem jest Port Isolde. To musimy tutaj przez tą przełęcz przejść. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Za rogi może czyhać, właśnie miałem na myśli to, jakiś wróg, upadły łowca. Ho. Ever since the apology tree, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Teraz nawet na zewnątrz są takie goście. Patrz, już nie wstanie. Hup. O, lubię mój aktualny miecz. Co, jeszcze jeden? Słodkich snów. Coraz to więcej rzeczy dowiadujemy się tutaj, które dla naszych bohaterów są oczywiste. Bo byli tutaj już tak przez strasznie długi czas. Co tu jest? No to po prostu dalsza droga. A co, z drugiej strony, jak pójdę, to też wyjdę po prostu z innej strony, czy... Czy tutaj dojdę gdzieś indziej? Tutaj znajdę trochę rzeczy nowych. Upadły insekt, co? On też skamieniały? Tak w zamienia się w... Pył, czy co? Totalnie nie rozumiem, co się tu wyprawia. Dziwne to wszystko. Naprawdę mamy tu dziwnych przeciwników. A patrzcie, teraz wychodzimy po prostu z innej strony. No ta. Tam są tarcze, czy co? Halo? More of my mother's men. Ta. Myślę, że to... To zadziała. Ustawcie się w rządku, koledzy. Albo nie, no to zrobię tak. Złość Feniksa. Ale odlecieli. A nie, to inni przeciwnicy. No to ty się zajmij nimi, Torgal, a ja tu... No to chyba wszystkie tarcze? Gdzie jest Jill? Tam jest Jill. Ach, miałem nie to wyposażone. To chciałem zrobić. Brrr. No właśnie. Miałem nadzieję, że coś takiego wyjdzie. I dobiłem tych dwóch naraz. Miodzio. O, patrzcie, co tu mamy? Ej! Bomba! No to może ją wysadzimy, co?
Albo zamrozimy, też dobry pomysł. Jill. Przez to, że atakujemy ogniem, strasznie mało im zabieramy. Ale ogień to nasz najlepiej wyskillowany żywioł, więc możemy tak spróbować. Czy to jakoś wielce coś daje? Nie aż tak wiele. Skrzyneczka. Szalone, właśnie takie elementy, które były w wymaczonym kryształe, teraz są tutaj wszędzie. Całkiem fajnie to wygląda, muszę przyznać. O! Czy to nie takiego gościa widzieliśmy przypadkiem na tablicy zleceń? Chyba coś mi się wydaje, że tak. Coś takiego było. Jesteśmy już całkiem blisko portu Isolde. Czy może to jest jakiś znacznik, który po drodze nam powie: ej, tu się zatrzymaj, tu coś będzie? Droga jest długa i kamienista. Te insekty... A nie, one nie są popiołowane, to też są po prostu takie... No, stworzenia takiej samej mazi, co... ci strażnicy wszyscy i w ogóle. Tylko wyglądają jak insekty, a tak naprawdę nie są. Się wie. Wieża. Mur? To jakiś most jest? Ta, mościk. Fajnie to wygląda. O, czarna tarcza. Co robimy z czarnymi tarczami? Mówimy dzień dobry. Uwielbiam, że to mnie też zawsze niby leczyć ma. Do tej pory nic z tego nie zauważyłem. Proszę zejść z nieba. Nie wisić tak nade mną. Halo? To są cesarskie żmije bojowe, nie? Przypisują się cesarstwu. A nie po prostu mieszkają tylko w cesarstwie. Strasznie dużo tych tarcz tutaj. Pewnie gdzieś w okolicy musi być ten człowiek, którego szukają, skoro tylu ich tutaj jest, że go śledzą. Czyli może... Tam jest port Isolde, he? Może zaraz na niego trafimy? Lubię, jak ten ostatni atak jeszcze wszystkich tak wyrzuca, tak na bemca. Tak bum i lecą. Cześć, Jill. Się ukryła tam w zieleni. Już myślałem, że ktoś inny tam stoi. Ładny most. Zamykany nawet. Krew. Blood, Clive. And still wet. Ktoś spadł tu do wody. Czyżby uciekł? Albo ktoś został tam wrzucony? You were told to stay in your homes. Idziemy do domu. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. To Clive'a mocno wkurza. I'll show you a true shield of Rosaria. W sumie racja to, co Clive teraz powiedział. Pokażemy im teraz prawdziwą rozariańską tarczę. Bo w końcu my byliśmy tarczą Rosarii kiedyś. Pokażemy im, jak to się powinno robić. To jest sprawa bardzo osobista. Ale hej koledzy, przecież my idziemy teraz do domu, idziemy przecież mamę odwiedzić. Przecież to Clive jest prawdziwym dziedzicem, nie ona. Cóż, cesarstwo przejęło Rosarię i teraz udają, że to wcale tak nie jest? Rosaria jest tylko z nazwy, a tak naprawdę należy do cesarstwa. Co jednak nie zmienia, że to nasz dom.
i tak naprawdę nasze dziedzictwo. Szybko się z nimi rozprawiamy, to jest bardzo fajne. Sporo pieniążków mamy. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordil. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Ale czekaj, on nas teraz pomylił z kimś innym, czy naprawdę chodziło o nas? Że nas szukają. My uwalnialiśmy przez te wszystkie lata ludzi z ich obozów, ale teraz szukali kogoś innego. Czym się wydaje? Czy chodziło o Gafa, który też tutaj co jakiś czas był i informacje zdobywał i tak dalej, albo ktoś inny z naszych ludzi? Serio chodzi o nas, czy po prostu ratujemy teraz z poczucia obowiązku? No i pasuje do nas, i tak byśmy to zrobili, uratowali kto potrzebuje pomocy, ale czy naprawdę nasza osobista rzecz teraz jest, czy po prostu trafiliśmy się tutaj? Mi się wydaje, że to drugie. Find something, boy. Że ta wiadomość była dla kogoś innego. Death. O cholera. O kurwa. A to sukinsyny. My mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this. Oh, Clive. And I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. No cóż, nie powiem, że jestem zdziwiony. Kto traktował swoje dzieci w taki sposób jak ta kobieta, jest oczywiście też zdolny do czegoś takiego. Do zrobienia czegoś takiego obcym ludziom. Przecież ona oddała nas w niewolę. Jako niewolnika naznaczonego. Co za paskudztwo. Serio, tutaj nic nie ma? Się na nic tu rozglądam? Będziemy mogli to później rozbudować, czy coś takiego? Tutaj na przykład most opuścić, czy coś? No tutaj most jest, który można by opuścić, ale... Czekaj... Czy po drugiej stronie byłby zajazd Marfy? Że taki skrót byłby, albo przejście
do innej mapy? Całkiem możliwe, że to pod koniec będzie jedna cała duża mapa. Ale dobra, chodźmy dalej. Nadal uważam, że ta wiadomość nie była przeznaczona dla nas. Dlaczego ci ludzie zostali tak potraktowani? Co oni zawinili? Nawet jakby coś zawinili, nie powinno się z nimi tak postępować, ale no... Za tą linią już dawno jesteśmy. Tą granicę dobrego smaku przekroczyliśmy już. Patrzcie, kolorowy czekobo. Przy tym, co to cholerne nowe państwo Rosari wyprawia. I ogólnie, co cały świat wyprawia ze swoimi obywatelami. Ale... No, nie da się ukryć, Rosaria jest do tej pory najbardziej obrzydliwym przykładem. No, I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Jak daleko w ogóle jeszcze do Rosalithu? Co jeszcze po drodze jest? Kto tam jest? To nie wygląda jak strażnik, a to normalni ludzie są. Most Bevit. Didn't happen to come by way of Old Hill, did you? Saw some Imperials clad in black making for the docks just the other day. The next morn, you couldn't see the sun for all the ravens. Ta. To co właśnie widzieliśmy. Paskudstwo. I could hear him shouting from down the road. Hutch, no. You didn't hear nothing. Co się tu wyprawia? Fajnie, że nam teraz troszeczkę skrzynek pod nogi rzucają. Gdyby nie było tak ciemno, tak mgliście i mroczno, to... Mogłoby tu być nawet naprawdę ładnie. Ale nie pasowałoby do klimatu, co? Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. The gates are closed. Be gone! Jestem waszym hrabią. Powinniście klękać. They're all Rosarian. But this is their home. But I'm hungry. Rosarianie już nie mają domu. To nie jest to miejsce, w którym się wychowywali. Don't go thinking you'll find refuge in the houses outside Port Isolde. The place is a wretched hive of thieves and blackguards. Czyli w sam raz dla mnie. Może tam znajdziemy sprzymierzeńca. Tego gościa, który poluje tutaj na... To fajnie wygląda. Na czarne tarcze. Wow, ten brzeg wygląda troszeczkę jak w Kingdom Hearts. Chyba nie tylko mi się tak kojarzy. Zapewne każdy fan Kingdom Hearts, który to widzi, myśli sobie, o kurde! Bardzo ikoniczne miejsce w serii Kingdom Hearts. Brzeg. W świecie cienia. No właśnie, przypuszczam, że na krabę elektryczność jest całkiem, całkiem dobra. Ja teraz nie trafiłem, co nie? Jest jeszcze jakiś? O! Diabelski krab nie został pokonany przeze mnie. Dobra robota, Torgal. Przypuszczam, że gdzieś tutaj też będzie jakaś skrzyneczka czy coś. Nie to chciałem. A zresztą i tak mi się zaraz naładuje. I trafiłem ich. No to przetestowaliśmy teraz obszar, który ma to. To chciałem zrobić. I zrobiłem pod koniec. A zaczęliśmy teraz taką podkowę. A, mogę przemieniać nawet element, kiedy mam już naładowany czar. To jest fajne. Uwielbiam, że te ataki nie marnują mi żadnej many czy coś i mogę nimi tak spamić, gdy się naładują. Tylko po prostu muszą się naładować. Jedwabna plaża. No chyba tam już byliśmy. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. No tak
potencjalnie to wygląda jak bardzo ładne miejsce, tylko bardzo zarośnięte, więc tutaj mieszkała kiedyś szlachta. Ale całkiem fajnie, że dowiadujemy się o... Ponura wdowa. A tu jest plaża, dalsza część. Całkiem fajne, że dowiadujemy się, że Clive ma jeszcze żyjącego krewnego, który nie jest najwidoczniej sukinsynem. Jego wujek, który ma smykałkę do handlowania i od niego możemy zapożyczyć środki transportu. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. No czekaj, to mi się pomyliło teraz. Bo my po wujka najpierw idziemy i po to jesteśmy w Rosarii. Maczyny kryształ, do którego chcemy się dostać teraz, jest gdzie indziej. Po odczyny kryształ tutaj wrócimy jeszcze kiedyś. Czyli możliwe, że z matką się nie spotkamy w tej chwili? Tylko nam budują tą sytuację, ten konflikt międzyrodzinny. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Przez mur? I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. But Lazarus... We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. No pewnie będą tam jakieś potworki. Czarne światło płonie. The good news is we haven't seen a single black shield since Oldhill. Maybe they found who they were looking for. No jak będziemy ich teraz tak cały czas zabijali, to kiedyś nie będzie już czarnych tarcz. Mi się podoba ten pomysł. Bo nikt z nich raczej nie jest dobry. Dobra, to... Szlachcice mają tutaj gdzieś tajne przejście, którym wchodzą do domów, no, do swojej dzielnicy, nie musieć się z pospólstwem zajmować. Spodziewałem się bardziej jakiegoś tunelu czy coś takiego. A tu wchodzimy po prostu do tego dystryktu i tu będzie jakieś przejście ukryte. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. No jest opuszczone, co? Ktoś w ogóle jeszcze mieszka w tych swoich domach? Jak po kryjomu? Nie zdziwiłbym się. W końcu pewnie nikt nie sprawdza. Ma wyglądać na opuszczone, ale koniecznie nie musi być opuszczone. Ale nawet jeżeli to wszystko zarośnięte, tak z budowy tej dzielnicy, podoba mi się całkiem. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądało to, gdy jeszcze było całe i zamieszkane. To byłaby na pewno fajna lokacja. Not abandoned then. A jak mówiłem. Visitors! Bandyci. Apologies. We'll show ourselves out. Nie chcemy wam robić kłopotów. Ech. No od razu widać, że nie są to ludzie, którzy niegdyś tu mieszkali. Ech.
Wow, rzeczywiście wszystkich trafiłem. Już dziwiłem, co to ma być niby. Ja też potrafię wybuchać. A mogliście zostać przy życiu, gdybyście mnie nie zaatakowali. Wrogowie zwyciężeni! I dostałem niezłe łupy. No mówię, gilowy insekt. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Oh shit! Co? Przecież to jeden z naszych strażników przydopasów z początku. The blessing of the Phoenix. Wait! It can't be. I was there when you died. To Lord Wade? Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. To dawne, prawdziwe tarcze. Founder, it really is you. It is. Sir Wade. Wiedziałem. We can speak inside. Gdy zobaczyłem ten fryz, to od razu wiedziałem, że to ty. Coś tak czułem, że jeszcze przynajmniej jednego z nich zobaczymy. Jeśli nie pamiętacie, to jest jeden z tych, którzy na początku z młodym Clive'em na bagnach byli. I też przy bramie Feniksa, kiedy był ten cały wybuch Feniksa i Ifryta. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an Empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Bewick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps... Perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves Shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish,
I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. I moje życzenie się spełniło. Widzimy teraz to miejsce troszeczkę bardziej zaludnione, tylko no, nie, nadal nie w najlepszym stanie. Ale hej, czyli to Wade był tym, który napadał na karawany? Zabijał tarczę? Najwyraźniej, co? Fajna niespodzianka. I suppose we owe you our thanks. You spared us when you could have just as easily sent us to the mud. No już myślałem, że nie żyjecie. Nie wiem, tak jak Clay was bije i później postacie no, znikają, ich ciała, to mam zawsze takie wrażenie, że no cóż, Clay ich zabił, no. Kwatermistrz. You are welcome to what little we have managed to salvage. Mógłbym ostrze gaj kupić, fajnie. I will be here, should you need aught else. Ale kurczę, fajnie Wade wygląda z tym toporem na plecach. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Sir Wade to człowiek czynu. Prawdziwy chojrak. Członkowie drużyny. Podczas głównego wątku do Clive'a dołączą czasem towarzysze, którzy zechcą mu pomóc. Jednakże w zależności od aktualnego celu Clive'a mogą podjąć decyzję o pozostaniu w kryjówce. Aha, czyli on dołącza do nas na chwilę, ale nie na stałe, przecież mieliśmy to już. Czy może on jest teraz stałym członkiem drużyny do końca gry? Tylko zależnie od tego, co robimy, będzie z nami wychodził albo nie. No mieliśmy już Clive'a na przykład, Wade też już kiedyś z tym innym rycerzem starczy był naszym sprzymierzeńcem na bagnach. Więc no, nie aż tak nowe to jest. Więc zabawne, że nam to teraz mówią. Tylko teraz może w końcu będziemy mieli wybór właśnie. Czy ktoś idzie z nami, czy nie. Do zadań pobocznych i tak dalej. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Życie jest full of zasadzkas i kopas w dupas, jak to się mówi. A my teraz zrobimy zasadzkas tarczą. Czarnym. Więc będzie dobrze. Halo koledzy. Was nie muszę bić, wy jesteście normalni. Ale na moście zrobimy rozróbę. Już się doczekać nie mogę. Ja się uleczę przy okazji. On your command, my lord. Teraz! Mam Feniksa przygotowanego. A, scena będzie, okej. Myślałem, że wskoczymy w atak. Ale zbroje to oni mają fajne. What is it now? I told you! We bear a message for the Viceroy.
from the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Azaria! For Azaria! Za Rosarię! I Froda! I Dziadunia! Your petty revolution ends here. On these our swords, we swear. Czy on przed chwilą nazwał nas bandą Skubidu? Chyba coś w tym stylu, nie? Co wy tak szybko padacie? Żałosne. Patrzcie, na was dwóch wykorzystam ten atak. O, jednak troszeczkę się podliczyłem. O, ale most otwarty, będziemy mogli teraz tu wejść, świetnie. Ej! Kopniak! Nie zauważyłem, że Wiwerna tu jest, lol. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Ach, niech będzie. Wiwerna się uratowała jeszcze przed moim super atakiem. Ale to cię wykończy. O, jest ich więcej. Fajnie. Chcesz się zrobić tak? Się uleczy najlepiej. Co, ona jeszcze żyje? Jeszcze żyła. Dziwne. Żmij bojowy. Dobrze, Torgal, gryź. A cię porażę, patrz no. Ej, ładowałem atak, Jill. Co to miało być? O nie! Dragoon! A noble stand. Albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Przed wami! Oczyszczenie z was! Fajnie, cesarscy też mają dragonów. Nie cesarscy, przepraszam. Cesarscy mają dragonów. Miałem na myśli, że Rosaria też ma dragonów własnych. Czarny rycerz, czarna tarcza dragon. Ło, ucieka nawet. Oh no. No daj się atakować. No, nie zmarnuję przecież teraz mojego naładowania tych. Patrz teraz, podziwiaj! Wszystko na niego teraz użyłem, co mam. O, to musiałem mu zadać strasznie dużo obrażeń teraz. Bo 29 tysięcy! Zadałem mu obrażeń teraz, gdy był oszołomiony. Za kogo ty się, kurde, masz? Uwielbiam finiszować tym atakiem. To jest świetne. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud! My, Lord. Perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home,
and we must fight for it. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Tak jakby również im dajemy nową nadzieję. Tylko im nie jako Sith, tylko jako Clive. Clive Rosfield. Ich władca. Ten, który powinien być. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Co? Since the beginning. Lord Vajon was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Zrobię to pieczęć! Przyjmujesz od Wade'a spalone ostrze. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Ale fajnie wygląda to wejście. Nie wiem, tak ta uliczka za tą bramką też fajnie wygląda. Jakieś takie fajne ujęcie kulisy.